No proszę sobie wyobrazić, że tu dziennie 28 tysięcy samochodów przejeżdża, na Grota Roweckiego 6, a na Taczaka 4 tysiące. To nam na piśmie potwierdzenie, że jeżeli nastąpi rozszczepienie cysterny w okolicach szkoły, to będzie pełną odpowiedzialność za tę tragedię, która nastąpi. Nie przystosowana do takiego ruchu, do takiej ilości ściany. Samochodów, do takiej ilości autobusów, tirów, cystern, tych ciągników. Po to jest, powstały nowe osiedla, po to jest zbudowana ulica Taczaka, żeby to wszystko szło tam. Czy cię państwo nagrywa? Wszystkie samochody, włącznie z czołgiem. Dzień dobry panie, dobra. Panie Trzeba chodzić, no chodź, kurka wodna, no.